Jestem w Strzemieszycach, przede mną przejazd kolejowy w ciągu ulicy oddziału AK Ordona. Ja tuż za przejazdem będę skręcał w lewo. Oczywiście musiałbym tutaj ustąpić pojazdom z przeciwka. I wjechaliśmy w drogę bez przejazdu. Jestem na ulicy Jamki i jedziemy sobie w kierunku właśnie Jamek. Jamki to taka niewielka dzielnica, osada, można powiedzieć, w Strzemieszycach. Przejeżdżamy pod drogą krajową numer 94. Tutaj możemy jechać z prędkością do 50 km na godzinę. To jest normalna droga w terenie zabudowanym. Natomiast do samych zabudowań, jak widać, to kawałeczek się jedzie. Troszkę trzeba przejechać, aby do samej osady dotrzeć. I proszę bardzo. I wjeżdżamy w strefę ograniczonej prędkości do 20 km na godzinę. Jadę w prawo, w lewo droga bez przejazdu. Spróbujemy tutaj pokręcić się tą drogą twardą, wykostkowaną. Obawiam się, że to tylko na potrzeby właśnie jakiegoś zakładu, który tutaj się znajduje, jakaś firma. Znak stop. Pytanie, w prawo czy w lewo? Tereny mi słabo znane. Proponuję pojechać w lewo. Dlaczego jadę w lewo? Myślę, że zaraz się wszyscy przekonamy. Mamy tutaj przejazd przez torowisko, przejazd kolejowy. Natomiast tutaj kończy się nam dobra droga, zaczyna się taka o dość obniżonej jakości. Znak stop jest i jakaś pozostałość po linii bezwzględnego zatrzymania. Upewniam się, że nie nadjeżdża pociąg z jednej i z drugiej strony. Znowu nam się zaczęła nawierzchnia taka dosyć dobra. No i trzeba by tutaj gdzieś zawrócić. Wykorzystam sobie podjazd po mojej lewej stronie. Zwróćcie uwagę, zawracanie z infrastrukturą po lewej stronie, a wjechałem tyłem. Oczywiście w czasie egzaminu nie byłby to żaden błąd, w jaki sposób w infrastrukturę wjedziecie. Czy będziecie w nią wjeżdżać tyłem, czy będziecie w nią wjeżdżać przodem, to nie ma żadnego, ale to żadnego znaczenia. Ważne, abyście wykonali manewr zawracania. Dlatego też w tym momencie pokazałem takie, a nie inne zawracanie. Nie po to, aby cokolwiek mylić, ale po to, aby pokazać, że dopuszczalne jest tak jeden, jak i drugi sposób. Znowu przejeżdżam przez przejazd. Upewniłem się o możliwości jazdy. Warto oczywiście byłoby wykorzystać amulet awaryjny. Może tym razem pojadę prosto.
tutaj to skrzyżowanie ze stopem, na którym chwilę temu byliśmy. No i znowu będę musiał wobec tego zawrócić, bowiem skończyła się droga. Wobec tego powiedzmy, że mamy tutaj jakiś podjazd po prawej stronie, który tym razem wjeżdżam przodem, wyjeżdżam tyłem. Przypominam, że poruszamy się po jamkach z prędkością do 20 km na godzinę. Tutaj tak naprawdę wszystkie drogi to są drogi bez przejazdu. Nawet jeśli byśmy tymi drogami nieutwardzonymi w jakiś sposób chcieli się tutaj przemieszczać, to tak naprawdę pojeździmy w kółko. Jadę w lewo, czyli wracam do ulicy Majewskiego. W zasadzie jeszcze teraz można by skręcić w lewo, bo tutaj jeszcze żeśmy się nie przejechali. Tutaj od razu od początku mamy drogę nieutwardzoną. Wykonam coś przypominającego zawracanie na 3. Z drogi gruntowej wyjeżdżam na drogę twardą, czyli w tym momencie włączam się do ruchu, więc ustępowałbym pojazdom zarówno z prawej, jak i pojazdom z przeciwka. Sytuacja analogiczna przed nami. Jadę w lewo, a wprost mam drogę nieutwardzoną. Nie ustępowałbym pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka. No i moi drodzy, tutaj brakuje znaku koniec strefy ograniczonej prędkości do 20 km na godzinę. W drugą stronę już za mną zaczynała się strefa, a wyjeżdżając z jamek tego końca strefy nie mam. Czyli teoretycznie cały czas tutaj mam jechać z prędkością 20 km na godzinę. Prawda, że coś tutaj jest bez sensu? Czyli co, na Majewskiego jak wyjadę, to znowu mam jechać z prędkością, dalej mam jechać z prędkością 20 na godzinę, prawda, że bez sens? Ktoś zapomniał doznakować miejsce. No ale zaraz zobaczymy, być może, że w tą stronę strefa nam się kończy przed samym skrzyżowaniem z ulicą Majewskiego. Zaraz wszystko będziemy wiedzieć. Ja na skrzyżowaniu z Majewskiego pojadę w lewo. I co? I końca strefy nie ma. Czyli teoretycznie cały czas mam jechać 20 km na godzinę. Maksymalnie 20 na godzinę. Ustawiamy się tak, aby nie mieć tej podwójnej ciągłej po swojej prawej stronie. Upewniamy się, czy nic nie nadjeżdża z prawej, z lewej. I z powrotem jestem na Majewskiego. Jadę w kierunku Strzemieszyc. No i jaką prędkością tutaj mam jechać? Ciągle 20 km na godzinę?
bez sensu. Tutaj możemy jechać 50.